mężczyzna jest wyższy, a kobieta niższa. Dziewczyny lubią różowy kolor, a chłopcy niebieski. Bo chłopaki nie noszą kolczyków. No bo na przykład mój dziadek ma wąsy, a moja babcia nie. Że mama gotuje, a tata nie. Ale tata też może gotować, bo mój tata umie gotować sos, a mój nie. Że kobieta ma długie włosy, a chłopak nie. Kobiety są, gotują obiady, a mężczyźni tylko ćwiczą. Jedzą ciągle. I śpią. I czasami kobiety mogą mieć mniej lat. Czasami, bo moja mama ma mniej lat od taty. Że kobiety sprzątają, a mężczyźni sobie robią co chcą. I jeszcze chłopaki nie mogą nosić trajstop, a dziewczyny tak. I dziewczyny mogą nosić sukienki, a chłopaki nie. A jak kobieta sprząta dom, to chłopak leży na kanapie. No i dziewczyny mogą rodzić dzieci, a chłopaki nie. Najlepiej naczynia robią. Najlepiej naczynia myją, najlepiej. I na przykład najlepiej gotują. I najlepiej prasują. I najlepiej robią obiedy. Najlepiej. Jedzonko. Sprzątają i gotują obiady. I robią śniadanie, kolacje na przykład. Obiady. Podwieczorki. Ładnie się ubierają. I też śpiewają. Jak moja siostra usłyszy, co się od razu śpiewa. Już mówię. Gotują, sprzątają i oglądają telewizję. Niektóre te się nawet lepiej uczą. Taki specjalny dzień, który dziękujemy kobietom, że oni w ogóle są. Żeby kobietom się dało kwiaty, róże. Po to, żeby dziewczyny się dobrze poczuły, żeby też czasami one, tak jak chłopaki w swój dzień. Czyli dzień chłopaków. Bo wtedy jest dziewczyna miło. No. I wtedy się bardzo cieszą, że ktoś nie zapomniał o dziewczynach. Żeby chłopaki nie zapomniały, że dziewczyny nie istnieją. Chłopaki dają dziewczynom różne prezenty. Na przykład czekoladki. I różę. Może zaprosić chłopak do kina. Na przykład robił im się jeść. To jest najlepsze. Śniadanie do łóżka. Spędzać z dziewczyną czas. No. A w naszej szkole to chłopaki nam dawali laurki, malowali i cukierki. Mój kolega dziewczynom dawał lizaki po 4. Dla mnie miło zrobił laurkę. A ja dostałam od mojego kolegi Dawida laurkę. A ja dla mojej mamy z tatą poszliśmy kupić kwiatka. A powiedzcie mi, a jest dzień chłopaka? Tak. A kiedy? Czasami. Ja to taki chyba... Nie wiadomo, to ja chyba jestem... Nie wiem, chyba najgorszy się chłopakiem, nie wiem. Chyba tak. A dziewczyny są fajne i trzeba ich przepuszczać. Jeden chłopak się też we mnie zakochał, taki Bartek. Bartek. Bo jakby kobiety nie istniały, no to świat by był łysy. No.